piecu stoła, krupnioki wrzoła. Ajojo, majt, 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 a ona się śmiała. Ajojo, majt, 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 a ona się śmiała. Witajcie u was! Witajcie! Przy piecu stoła, kolanka wrzoła. Ajojo, majt, 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 a ona się śmiała. Ajojo, majt, 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 a ona się śmiała. Ecik, czemu tak wymachujesz rękami? Bo chytą bumsy. Co chytasz? No bumsy chytą, no. A co to są bumsy? Nie wiem, bo jeszcze ani jednego nie chycił. Niech kto chce mówi, że nasze żarty są tym fawarte. Ale przecież jak się zastanowisz, człowieku, to z jakich dowcipów się śmiejesz? Jak nie z takich właśnie? Ziguś, no? Dlaczego nie byłeś na pogrzebie Ecika? A co, on będzie na moim? Maryjka, czy ty wiesz, jak można powiedzieć na Jana, kiedy stoi przy klotce z papugą? Na pewno nie wiesz, tego by nikt nie wymyślił. Jan stojący przy klatce z papugą będzie się nazywał January. I teroski po raz pierwszy go dumy o papugach, bo to tyż cykl w polskim dowcipie. Kto rozpoczyna? Dobra, żeś Maryjka. W komisariacie dzwoni telefon. Ratunku! Przyjeżdżajcie, wartko! Kot się wdarł do magazynu! I to z powodu kota robicie tela wrzasku? Dziwi się ten oficer dyżurny. A w ogóle kto to godo? Papuga! Ziguś Matyżo. Masztalski miał taką papugę, że ona miała straszny pociąg do Gorzowy. I rozjechał na delegacja i ją tak postanowił przećwiczyć. I go do tak, tu na stole stawią pół litra, jak się tego dotkniesz, to ci wszystkie pióra powyrywą. Godą ci, to nie są żarty, powyrywą ci wszystkie pióra. Po trzech dniach Masztalski wraca, zagląda, te firanki pozrywane, nie? Serwet na podłodze, butelka stoi pusto, a papuga zatacza się na tym stole, wyrywa dziubem te pióra i wrzeszczy, a napierona mi te pióra! Józik, Ecik, mieliśmy się tak głośno. Józik teraz. Ecik miał papuga i postawił ta klotka z papugą na oknie. I przechodzi pod tym jego domem milicjant dzielnicowy, nie? A ta papuga policjant woła. Policjant teraz. Policjant. Ironie, zaś błąd. I się zdeaktualizował. No. Przechodzi pod tym oknem policjant. A ta papuga woła. Policjant, ty głupku! On się znerwował, poszedł dalej. Na drugi dzień przechodzi, ale już patrzy w te okno. A papuga zaś. Policjant, ty głupku! On wtargnął do Ecika do domu i padł, panie Ecik. Jak ta papuga jeszcze raz coś takiego powie, to jo i łeb ukręca, a pan dostanie mandat. Na drugi dzień idzie, ta się wymachuje, jak to oni umią, nie, idzie, idzie, a papuga, policjant, co? Ty wiesz co? Teroski Ecik, no. Masztalski poszedł na torg i tam stał taki handlarz z papugami. Fajne te papugi były, Masztalski chciał się jednak kupić. Podchodzi do tego handlarza i się pyta, wiele kosztuje ta kolorowo papuga tu w tej klotce z tej lewej strony. Ten handlarz padł, ta kosztuje 20 tysięcy. 20 tysięcy? Po jakim mu tak dużo? No, bo ona umie gadać dwoma obcymi językami. Za drogo mu to było, patrzy tam z boku drugo papuga padło. A wiele ta kosztuje? No, ta kosztuje 30 tysięcy. 30 tysięcy? Jeszcze drożej, a czemu? No bo ona go do trzema obcymi językami jeszcze umie liczyć. No. Masztalski nie miał tyle pieniędzy, ale tam ze zadku w klotce była taką mało niepozorną, obszkubaną papuszka. Masztalski się pytał, a ta wiela by kosztowała? A ten handlarz padł 50 tysięcy. 50 tysięcy za takiego łoszkuba, czy wyście zgupieli? No co ona umi? No ja nie wiem, ona nic nie umi, ale te dwie go dają do niej szefie. W sklepie zoologicznym tako pańcia, wiecie, kupuje papugę, nie? I wybiera taki piękny okaz Ary, kiera do nóg mu przywiązane dwie stążeczki.
czerwoną i niebieską. Dwie wstążeczki ta papuga miała do nóg przywiązane, nie? I ta pancia się pytała, a proszę pana, a po co te wstążeczki? A padł ten sprzedawca, bo u nas no dwa języki, jak się pociągnie za wstążeczkę niebieską, to ona goda po niemiecku, a jak się pociągnie za wstążeczkę czerwoną, to ona goda po angielsku. A ta pancia padła, a jak się pociągnie za dwie naraz? A ta papuga padła, to spadnie z drążka, ty stara idiotko. Ale to powiedziała po polsku czy po śląsku? Ale wiecie co? Jechał Masztalski z zagranicy, z tych egzotycznych krajów i wiózł ze sobą papuga. Nie? I ten celnik go do... O, to będzie pana drogo kosztowało, drogo. Cło za taką papugę wynosi 100 tysięcy złotych. Ale jakby pan wiózł wypchanego ptoka, to by pan płacił ino 10 tysięcy złotych, nie? Masztański się tak poszkrobał, po głowie się zastanowił, a ta papuga padła... Ty głupku, ty nie myśl, ty płać go! Cio grej! Za stodołą na Życe pasła dziołcha kaczyce, kaczyce pasła dziołcha kaczyce. Proszę państwa, teraz zmienimy nastrój. Proszę wstać, bo sąd idzie. Ecich, będziesz oskarżony. Runie, za co? No jeszcze nie wiadomo za co, ale posłuchaj. Możesz wyższe studia humanistyczne, możesz, to możesz stanąć przed sądem. A więc, oskarżony Ecik, macie studia skończone? No, mam. Humanistyczne? No, humanistyczne. Jesteście człowiekiem wierzącym? No. Jak mogliście tak boleśnie kopnąć poszkodowanego w brzuch? Jestem niewinny, panie sędzio. Ja naprawdę nie chciałem kopnąć go w brzuch, tylko on się tak szybko odwrócił. Jesteśmy w sądzie, proszę państwa. Panie Masztalski, ma pan do wyboru go do sędzia, do Masztalskiego. Albo pan dostanie 10 dni aresztu, albo 100 tysięcy grzywny. Co pan bierze? To ja już wola te 100 tysięcy i do domu. Może nam pani coś powiedzieć o tym mężczyźnie, który napastował panią w parku? No, zalatywało od niego alkoholem. A czy świadek może podać jakieś bliższe szczegóły? Owszem, to była nisowka. Józik się zgłaszał, no. Teściowa twierdziła, że oskarżony podał jej truciznę. To jest pieruńskie cygaństwo. Jak wysoki sąd się chce o tym przekonać, to ja bardzo proszę zarządzić sekcja zwłok. Ty, wiele żeś dostał, pytał się więzień Masztalskiego. 25 lat. Za co? Za kura. Nie fandzol, za kura 25 lat? Ja? Grzebała w ogrodzie, grzebała i wygrzebała teściowo. Czy oskarżony wie, czym mogło się skończyć wyrzucenie teściowej z czwartego piętra? Ja, wysoki sądzie, ja wiem, mogłaś lecieć komuś na głowę. A więc świadek widział, jak oskarżeni bili się krzesłami. Dlaczego więc świadek nie próbował ich powstrzymać? Bo nie było już wolnych krzeseł, wysoki paragrafie. Panie Masztalski, byliście karani? No byłech. A kiedy? 10 lat temu. A potem już ani razu? No nie. No to pięknie, a coście robili od tego czasu? No siedział jak w kreszcie. Czy niczego pani nie podejrzewała, kiedy oskarżony zaprowadził panią do ciemnego parku?
No podejrzewała, ale nie przyszło mi do głowy, że może mi zerwać z ręki bransoletka i zwioć. Ecik jako świadek, Ecik, słyszysz? Słyszam. Jako świadek czekasz na wezwanie do sali sądowej. No czekam, no. Wychodzi woźny i woło. Powódka! Powódka! Ty, jak idziesz po wódka, to kup imię pół litra. Cio! Używajmy póki czas, bo jutro mogą wsadzić nas. Używajmy póki czas, bo jutro mogą wsadzić nas. Gramotyka, piłka, gość, że panie już. Masztalski 10 lat siedział w więzieniu. Zbiera się właśnie do wyjścia na wolność, a strażnik przyłazi i przynosi mu list od żony. Masztalski z uśmiechem otwiera koperta i czyta. Jak będziesz szedł do dum, to kup chleb, masło i 3 kilogramy kartofli. Twoja Maryjka! Do Masztalskiego w więzieniu przychodzi strażnik i Godo. Macie widzenie. Żona przyszła was odwiedzić. Ode święci pańscy, niech i pan powie, że mnie nie ma. W celi spotyka się dwóch kolegów. I ten jeden go do drugiego. Ty, taki żeś był ostrożny i w podrzeź, jakżeś ci się to zdarzyło. No, panowież, no, mój synek pisał wypracowanie do szkoły. Co robi mój tata? A potem oni już siedzą, wiesz, i jeden tak łazi po tej celi, tam anazot, tam anazot, tam anazot, a ten drugi tam na tym łóżku se siedzi, pado, ty, słuchaj, no, ty myślisz, że jak ty chodzisz, to nie siedzisz. Gdzie pan pracuje? Pyta się sąsiadka Masztalskiego. No, wie pan, ja jestem naczelnikiem więzienia. A... To bardzo interesujące. To chyba zaczął pan od prostego więźnia. I co? Możesz ten pilnik, co ci wraziła do tortu? Ja. Jutro mi go mają operacyjnie z żołądka wyciągnąć. Pewna dama z tego modnego towarzystwa dobroczynnego poszła na lustracja więzienia, ciężkiego takiego, łazi po tym więzieniu, w końcu wprowadzają jej do celi, tam siedzi taki jeden w tym pasiastym, nie, ubiorze i ona go do niego, no mam nadzieję, że będzie pan szczęśliwy, jak pan odsiedzi wyrok. A on tak patrzy na niego, no, no nie wiem, nie wiem, mam dożywocie. A taki znerwowany naczelnik więzienia, Godo do strażnika. To niech mi pan wreszcie powie, jak to się stało, że więzień Masztalski uciekł. Panie naczelniku, on miał klucz. To komu go ukradł? On go wcale nie ukradł, on go uczciwie wygrał ze mną w karty. A dowcip, dowcip z pierwszych lat 80. Takich dwóch więźniów se rozprawiał, nie? Miałem piękny dom, samochód, dachy nad jeziorem, kolorowy telewizor marki Panasonic. A, to już niczego ci nie brakowało. Oj, brakowało, brakowało. Rachunków! No to słuchajcie, teraz śpiewamy o siedzeniu. Nad wodzicą siedziała, do wodziczki patrzała. Miała widzenie. I wypatrzała rybeczkę, co połykała wodziczkę. I wypatrzała rybeczkę,
wyjechała woziczkę. A przed urzędnikiem stanu cywilnego, jak my już tak daleko zabrnęli, staje... Tak jest. Staje bardzo młoda i taką nowoczesną para. Oboje są w dżinsach i mają długie do ramion włosy. Dostali do żywocie. nie przerywaj. Urzędnik bierze wreszcie tacę z obrączkami i godo. Teraz niech jedno z was nałoży pannie młodej obrączkę. Tak się to czasy zmieniają. Godomy o pannach i kawalerach. Tak się smętnie zrobiło. No toż kto zaczynał? Masztalsko miała dwie córki i postanowiła wysłać je na wczasy do Zakopanego. Ale tak się złożyło, że one pierwszy raz miały jechać same. Ona je odprowadziła na pociąg, one już wsiadły i ona im godo na koniec. Pamiętajcie, możecie się bawić, używać wszystkiego, ale najważniejsze, żebyście zachowywały się jak damy. No i po tygodniu Masztalsko otrzymuje kartkę, a tam jest napisane: kochana mamusiu, bawimy się jak damy. Zyguś Matyszok idzie z Cilą na szpacer i się ją tak pyta: co byś ty powiedziała, jak ja by ci tak chciał wziąć cnota, żeś się o pora lot spóźnił. A na dyskotece Ecik tańcuje z taką blondyną fajną, nie? I tak się w końcu zdołał w tym tańcu zbliżyć do niej i godaj do ucha: żeś jest pierwszą, w której ja się zakochał. A ona gadała: o rany boskie, to jest pech, zaś początkujący. Godali sami kawalerowie, to teraz godo panna. Tako fajno gryfno dziołcha tak szepcze czule do ucha swojemu synkowi: wiesz, jest 5 takich miejsc, gdzie by chciała, żebyś mnie całował. Maryjka. Gdzie, pyta się ten synek? Paryż, Hawaje, Wenecja, Hollywood i Wyspy Kanaryjskie. Jest 6 hebzie. No wiesz, Maryjka, ja ci coś powiem, wiesz. Dwie koleżanki rozmawiają o małżeństwie. Ja wyjdę za mąż z miłości, a ty, jak nie znajdę nic lepszego, to też. I to jest najmądrzejsze. Zewnik był pierodem nieśmiały, no i Truda się skarży swoim koleżankom. Już nie wie, co robić, żeby go ośmielić. Koleżanki doradziły, pana mówi: wiesz, zepsuj w domu światło. Schowaj wszystkie świeczki i zapałki. Bratu daj na kino, a mama wyślij do sąsiadki. Zobaczysz, że będzie lepiej, nie? No i po jakimś czasie się spotykają i te koleżanki się pytają: no i co, no i jak było? No panu, no wiecie, no zrobiłach tak, jak żeście mi powiedziały. Zepsułach światło, schowałach świeczki, zapałki, bratu dałach na kino, mama poszła do sąsiadki. No i co, no i co? No przyszedł Zeflik i zaraz się zabrał do roboty. Naprawił światło. Cila, córka od Masztalskiego, przyszła nieskoro do domu. Ojciec się tak przyglądał bacznie i godo: naprawi pończosze, puściło ci się oczko. No wiesz, tato, to się często zdarza. Godo na to Masztalski, ale jakżeś z domu wychodziła, to że się miała na lewej pończosze. Truda i Alois idą przez las do spowiedzi. Po drodze zgrzeszyli. Przy konfesjonale jako drugo spowiada się Truda. I godo: zgrzeszyłach, proszę księdza, 2 razy z Aloizem. Co ty to godasz? Co ty to godasz, Truda? Ty się zastanów. Przed chwilą Alois mi tu powiedział, że ino roz. Księże spowiedniku, ale my jeszcze przez ten las będziemy nazad wracać. Dio grej! Idzie dziewczę po lesie, po lesie, po lesie. Pod fartuszkiem coś niesie, bęc. B-
Było czorne jak wrona, jak wrona, jak wrona, jak wrona, jak wrona, jak wrona, lecz nie miało łogona, 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 łogona bez. Witajcie na drugiej stronie. Witajcie. Proszę państwa, dowcipy wymyślają wszyscy. I intelektualiści, i dzieci. No, na ten przykład. Kto to powiedział? Lepiej roznosić pchły niż plotki. No ja wiem, kto to powiedział, no. No. Fafik. A ty znasz Fafika? Ja, to był taki mądry pies z przekroju. Ziguś, a ty znasz Kocisa? Nie. Masztalski idzie, wiesz, bez ta preria na tym dzikim zachodzie, idzie, idzie, uroż, podjeżdżają Indianie, siodł taki jeden z konia i padł, znasz Kocisza? Do Masztalskiego, a Masztalski padł, nie, nie znam. A on padł do takiego najgrubszego, ten Indianin, daj mu w pyszczysko, nie? Masztalski taki obolały, idzie bez ta preria, zaś podjeżdżają Indianie, jeden z siodł z tego konia i padł do Masztalskiego, znasz Kocisza? Padł, nie znam. A ten padł do najgrubszego, to daj mu w pyszczysko, zaś Masztalski dostał z drugiej strony taki obolał, idzie bez ta preria i myśli, podjeżdżają Indianie, siodł jeden z tego konia i padł do Masztalskiego, znosz Kocisa, Masztalski padł, ja znam, a on padł, Kocis, znosz go, padł, nie, nie znam, to daj mu w pyszczysko. No ale teraz na chwileczkę przynajmniej, proszę państwa, zatrzymajmy się przy takich ciekawych, a prześmiesznych aforyzmach. No na tym przykład, aforyzm Maryjki Masztalskiej. No, próba wzroku odbywa się nie w gabinecie okulisty, lecz przy dziurce od klucza. Na czym polego szczęście wedle gustli kopyciny? Mieć męża, mieć kochanka i żeby jeszcze od czasu do czasu ktoś ją zgwałcił. Nie? A Tuwim powiedział, że nawet najpiękniejsze nogi kaś się kończą. Magdalena samozwanie spodziała, dziewczyna jest jak pieniądz, pragnie się wydać. Brudziński powiedział, daj się oszukać, nie utrudniaj sprawnego funkcjonowania handlu. A Bartoszewicz powiedział tak. Adam, pierwszy pantofel, a zarazem szczęśliwiec, kiedy nie miał teściowej. A znasz Bartoszewicza? To daj mu wszystko. Prus powiedział, żonaty człowiek to kaleka. Aforyzm Ecika Teroski, no. Wypłata Ecicku jest kiedygo? No 28, hopie, co by stykło do pierwszego. Lec pedział, raz się żyje, a potem się ino straszy. Unichowski pedział, demokracja to jest najlepszy ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak życzy sobie go żona. A Zachęter pedział, patrzcie chłopcy, on to pedział, życie zaczyna się po setce. No, po 50 też już jest dobrze. Cio, grej! Zachodzi słoneczko za las kalinowy. Drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. Drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy, na sadek wiśniowy. I na rozmaryjon
Powiedz mi, dziewczyno, powiedz mi, dziewczyno, czy ty będziesz moją? Powiedz mi, dziewczyno, powiedz mi, dziewczyno, czy ty będziesz moją? No a skoro, proszę państwa, tak intelektualnie żeśmy rozpoczęli, to teraz przenosimy się w te naukowe sfery. Pewnemu studentowi tak kiepsko szedł egzamin, że profesor, trzęsąc się ze złości, napisał mu w indeksie: osioł! Student wychodzi z sali, spogląda na wpis do tego indeksu i wraca do profesora. Czy mógłbym pana prosić o wpisanie oceny? No, padł ten profesor, przecież wpisałem. No jak to? Przecież pan profesor się tylko podpisał. No cóż, gadamy o profesorach. Jeden profesor mijał swoja asystentka na korytarzu i go do tak. Dzień dobry pani, jak tam mąż? No ależ panie profesorze, przecież ja wcale nie mam jeszcze męża. O, przepraszam bardzo, zapomniałem, że pani mąż jest jeszcze kawalerem. Tak, bo profesorzy są przede wszystkim roztargnieni. Gadamy dalej. Halo? Czy to biuro napraw elektrycznych? Tak. Proszę przysłać montera. W moim mieszkaniu spaliły się korki. Pański adres i nazwisko, proszę. Ulica Kwiatowa 6, profesor doktor nauk technicznych Sputnikowski. A roztargniony profesor indaguje swoją żonę. Dlaczego na stole stoi wazon z różami? No bo dzisiaj, odpowiada żona, jest rocznica twojego ślubu. O, dziękuję ci pięknie, że mi przypomniałaś, ale jak będzie rocznica twego ślubu, to też mi przypomnij, bo chciałbym ci także zrobić przyjemność. Słuchajcie, mam nadzieję, żeście już jedli obiad i w związku z tym. Na uniwersytecie trwa wykład z biologii. Na poparcie tych tez pokażę państwu teraz żaby spreparowane moją metodą, mówi profesor i wyciąga z teczki woreczek, w którym znajdują się dwie bułki z szynką. On tak patrzy na te bułki i wyraźnie zaskoczony go do... A wydawało mi się, że śniadanie już jadłem. A jeden profesor z fizyki na uniwersytecie miał zwyczaj zawsze ubarwiać wykład anegdotkami. I go do tak... Opowiadałem wam już tę śmieszną historię z czasów studenckich Einsteina. Dzisiaj jeszcze nie, panie profesorze. Profesor, historyk literatury, mówi do studenta, który nie rozumie wymowy analizowanego wiersza. Nie wszystko złoto, co się świeci. Proszę podać przykład stanowiący egzemplifikację tej maksymy. Spodnie pana profesora. Jeden taki profesor na egzaminie pytał takiego studenta z Afryki, nie? Zadał mu pytanie o Afryce, a on go dożył, ja się tym nie interesuję, ja już nie wiem. Wie pan, prosi o inne pytanie. Mówi, to niech mi pan powie, jaką powierzchnię ma Afryka. Ja już zapomniałem, ja już nie wiem, ja naprawdę prosi o inne pytanie. On się już tak znerwował i go do tak. Proszę pana, albo pan odpowie teraz na to ostatnie pytanie, albo wstawiam panu ocenę niedostateczną. Co to jest? Po wodzie pływa, kaczka się nazywa. A ten student Murzyński tak się zastanawia go do... Chyba riba. I co, Truda? Jestżeś zadowolona z tego twojego zięcia? No wiesz, no nie mogę powiedzieć. Porządny człowiek. Ty, a kim on jest z zawodu, nie? No wiesz, doktor. Ale w filozofii i po recepty dali musimy do przychodni łazić. Panie profesorze, słyszałem, że urodziło się panu dzieciątko maleńkie, tak? Ale wie pan co, to niech lepiej pan zapyta moją żonę. Ja jestem tak zajęty i sprawami domowymi się nie zajmuję. W Warszawie odbyło się wielkie sympozjum na temat, czy mężczyzna powinien mieć żonę czy kochankę. No. I lekarz, taki wielki specjalista, orzekł, że mężczyzna powinien mieć przede wszystkim żonę.
Psycholog stwierdził, że dobrze, gdy mężczyzna ma kochankę, bo wtedy nosi krawat i w ogóle jest bardziej uprzejmy i elegancki. Naukowiec natomiast, taki profesor z Warszawy... Skąd? Z Warszawy. To takie miasto koło Grójca, nie? Powiedział, że mężczyzna powinien mieć i żonę, i kochankę. Zapytali go wszyscy uczestnicy tego sympozjum, dlaczego. On padł, bo żona będzie myślała, że on jest u kochanki. Kochanka będzie myślała, że on jest u żony. A on tup, tup, tup i do biblioteki. Za chwileczkę będziemy gadać o studentach. Hej tam pod lasem, coś błyszczy z dala, banda cyganów ogień rozpala. Goń stare baby, goń stare baby, goń stare baby do lasa, goń stare baby, goń stare baby, goń stare baby w las. Goń stare baby, goń stare baby, goń stare baby do lasa. Goń stare baby, goń stare baby, goń stare baby w las. To wiesz, jeden taki student przyprowadził sobie dziewczyny, znaczy do lasa. Studentkę. Nie, do pokoju w akademiku, tak sobie siadają na brzegach łóżek. I on padł z nóż Prusta. No znam, a Kanta znosz znam, a Joyce'a znosz znam. No to się kładź. No i dalej. To co a dwie ma? Studentki rozmawiają, wiesz? I ta jedna się pyta tej drugiej. Chciałabyś być dziewicą orleańską? On padł, nie. No a co, bałabyś się śmierci na stosie? A no padł, nie wiesz, nie o to chodzi. Student wchodzi do sali egzaminacyjnej, lekko się chwieje na nogach. Panie docencie, czy przyjmie pan pijanego? Ależ, panie kolego, to jest egzamin. Bardzo pana proszę, niech pan zrobi wyjątek. No. Ja tak nie mogę. Ale panie docencie, bądźmy ludźmi. Docent mówi, no wyjątkowo się zgadzam. Otwiera ten student drzwi go do koledzy, wnieście go. Słuchajcie, syn od Masztalskiego, Alois, broni pracy dyplomowej na Uniwersytecie Śląskim. Przyszedł do domu i w domu ojciec się go pytał, no jak ci poszło? No, dostał ich dostateczny. No, a czemu cię tak nisko ocenili? No wiesz, kozali mi podać przykład ciała lotnego. No i co żeś ty powiedział? Ptok. Ptok. No to żeś dobrze powiedział. Ja wiem o tym. Oni też tak powiedzieli, ino że się polonista przyczepił. A wiesz, a jeden profesor, Maryjka, jeden profesor miał zwyczaj, wiesz, pytać tych studentów na egzaminie razem ze swoim psem. Ten piesek siedział pod stołem i wchodzi tak jeden student i fanzoli. Bo raz ten profesor nie wytrzymał i padł. Azor, wyjdź, bo zgłupiejesz. No, gadamy dalej. Student przychodzi na egzamin, ten profesor tak na niego wejrzał uważnie i się go pyta. A więc nic pan nie umie, jest pan głupi, mało inteligentny, tak? Ależ panie profesorze, dlaczego? No bo tyle osób prosiło mnie, żeby pan zdał ten egzamin. A wiesz, jeden taki student z zagranicy, który studiował w Polsce, pisze do swojego bogatego taty. Mi, kochany tato, jest mi tu dobrze, tylko głupio się czuję z jednego powodu. Ja jeżdżę na zajęcia samochodem osobowym, który mi podarowałeś, a wszyscy moi koledzy jeżdżą autobusami. Za jakiś czas przychodzi odpowiedź od tego taty. Synu, jak się będziesz dobrze uczył, to też ci kupię autobus. Często mi się śni, panie profesorze, mówi student na konsultacjach, bo się zwierzył profesorowi, że jestem wielkim uczonym, taki Einstein, taki Kopernik,
co robić, żeby ten sen mi się spełnił? A, no proszę pana, moim zdaniem mniej spać. A wiesz, pytają się profesora, ile trzeba czasu, żeby biegle nauczyć się języka obcego? Profesor padł, no co najmniej 5 lat, nie? Docenta się pytają, docent go, no przy intensywnym uczeniu się 3 lata. A potem się pytają studenta, a student padł, a kiedy egzamin? Sędziwy profesor dał się namówić na brydża ze studentami. Nad ranem wstając od stołu Godo. Wam młodym to dobrze. Wskoczycie do łóżek i będziecie spać. A pan, panie profesorze, pytają się studenci, no ja jeszcze muszę się umyć. No, tuż gromy chłopcy, no widzicie, muzyka to też jest lekarstwo, jak i śmiech, jak uśmiech. Jak ja chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. 1, 2, 3, 4, to są piękne litery. 1, 2, 3, 4, to są piękne litery. Jak ja chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. Piwo pić, w karty grać i z ziołchami tańcować. Piwo pić, w karty grać i z ziołchami tańcować. Jak my to powiedzieli, chcesz być pewny młodej żony? Poczekaj, aż się zestarzeje. Chopy, mam taką przemożną ochotę pogadać o kochaniu. Już no to zostało. Ja, Maryjko. Chłopcy go dają, no. Co u ciebie nowego? A daj mi pokój, żona mnie zdradzo. Żeś mnie źle zrozumiał, ja cię się pytam, co u ciebie nowego? Józi, a może byśmy założyli jako seks grupa, ty? A w to by do niej w los. No, i ty, jo i twoja staro. Masztalski rozdostał z Ameryki wielki spadek. Zaro poleciał do Peweksu i nakupił się. Lodówka, telewizor kolorowy, narty zagraniczne. Nie, pado. Ja, pado. Pani, a ma pani jeszcze jakieś fajne okulary słoneczne? Pado, no ja proszę, niech pan się przymierzy, nie? Bierę te okulary za kłodo, patrzy. Ekspedientka goło. Sebliko? No nie, obleczono. Jeszcze raz za kłodo? Zaś sebleczono. Symnął je prędko, po to pani, dowejcie, nie pakujcie nawet, już leca do dum. Przyleciał, drzwi otwarł, jeszcze szczewików, nie seblik, już wpada do izby, nie? Patrzy, kładą te brele. Ogląda się, a przy stole siedzi jego żona z sąsiadem chłopa goli. Fajne, nie? Zyjmuje te brele, patrzy. Chłopa goli. Łobliko, chłopa goli. Jeszcze raz sprawdzę, sebliko, zaś goli, nie? Pakuje te brele, leci do tego Peweksu, pado. Pani, coście mi za pieruńskiego klamora sprzedali? Ledwo do dom przyszło, już się zepsuły. Panie Masztalski przyszedł do dom taki ogromnie podenerwowany. Słyszał jak go do Maryjce, jak dozorca rozprawiał z jednym takim gościem i ten gość powiedział, że nie oparła mu się żadna kobieta w naszej kamienicy z wyjątkiem jednej. Maryjka tak pomyślała przez chwilę i go do... Wiesz, to na pewno była ta idiotka z trzeciego piętra. A Masztalski poszedł na szpacer żeloskową do parku Kościuszki. Grzeją się w tym cieple słonecznym, siedzą na ławce i żeloskowo tak go do... A o czym oni myślą? A o tym samym, co łoni go do Masztalski. Ty świn duchu pierońskich, że Franciszek Kichol otwiera drzwi do swojego mieszkania i wchodzi do kuchni. A za nim Masztalski z butelką. Chcieli się szrapyć, nie? Na pewno. Jeszcze się pytał Franciszek Kichol. Twoja staro nie będzie zgorszona, że tak przychodzimy. Nie, nie będzie zgorszona. Właśnie, nie będzie zgorszona. Ale ty na pewno nie będziesz, nie będziesz zgorszono, właśnie, a teraz masz tu kieliszek, nalij 50 i zanieś jej do pokoju, tam do sypialni. Kichol wziął ten kieliszek, lezie do sypialni,
Po chwileczce wylatuje całkiem czerwony i pada tej hopie. A tam w tej sypialni ta twoja staro jest całkiem goło i tam jeszcze goły hop jest. A Masztalski pada, a z tego pieruna se nic nie rób, on nie pije. I dzisiok na koniec, Maryjka. Żeloskowo godo na ucho do Masztalski. Wiesz, zdradziła wczoraj swojego starego z Alojzem. Z miłości? Pyta się Masztalsko. No toć, bo 20 000 to dzisiaj żadne pieniądze. Prawda. Żegnają was Maryjka, Ziguś, Matyżok, Pieter, Juzik, Ecik i Masztalski tuż. Pyrs, klutkowie! Pyrs! Dzióbka dej, moja roztomiła, moja roztomiła, bo jak dzióbka nie dostana, zrobia ją se w sercu rana. Dzióbka dej, twojego dzióbecka. Nie dum ci, mojego dzióbecka, bo mój dzióbek nie błosynek, nie dostanie żaden synek. Nie dum ci, mojego dzióbecka.